No, w sensie wiesz, jeżeli wiesz, że ogląda się coraz większa ilość ludzi, nie? No to wiesz, że trzeba się zmienić, bo spoczywa na tobie odpowiedzialność pewna, wychowawcza i w ogóle. I musisz się zastanowić, co teraz chcesz sobą reprezentować, kiedy przestajecie oglądać 1000 ludzi czy 2000, a nagle zaczynacie oglądać 100 tysięcy. To dla mnie to nie jest dwulicowość tego gościa, nie? Który rage'ował faktycznie, tak? Który wyzywał ludzi często, no kurczę, no. Dla mnie to jest zmiana na plus po prostu, ci, którzy dorastają w tym momencie. Ja nie uważam, że jest dwulicowy przez to, że kiedyś był inny. Tylko uważam, że teraz po prostu jest dorosły. Na biznes biznesem, no. Uważam, że robi super robotę. Ja myślę, że z Ninja mam dużo wspólnych rzeczy różnych. To też normalnie, gdyż kiedyś przeklinałem. W ogóle. A jak zacząłem komentować, zacząłem występować, przestałem przeklinać. Przynajmniej na wizji. Prywatnie to przecież zdarza, że przeklinałem nawet często. Ale tak, ale widzicie, więc... Więc przez taką popularność i odpowiedzialność myślę, że też zmieniłem wiele rzeczy. To raz. Dwa, że w sumie on ma żonę, która go wspiera, ja też tak samo. No nie, to jest trudna czasami sprawa, nie? Żeby połączyć wszystko. Dobrą, fajną grę, tak, i gonić czatu. Ebro bardzo fajny ma kontakt z czatem. To na pewno. Ale wiecie, no też on ma takie gierki, często w formie, gdzie byłby ciemni wragów, gdzie sobie siedzi i czeka po prostu. Ale dzięki temu ma kontakt z czatem. Ja jestem pod wrażeniem Ebrona, nie? Jaki fajny kontakt z czatem utrzymuje grając w Fortnite. No myślę, że nikt tego w Polsce nie robi lepiej niż on. Kiedy Mustanga kupuje? Zobaczycie niedługo. Niedługo zobaczycie. Muszę nagrać odcinki i pojechać do youtuberów w różnych miastach, żeby nagrać ich reakcje na mojego Mustanga. Później nagrać reakcję Paulinki, brata, Lecha. Później zrobić pranka jeszcze Uberem i wtedy będę wrzucał filmy na kanał już. Także jeszcze musicie trochę poczekać niestety. Bo teraz ja widziałem właśnie, że już nie można po prostu kupić samochodu, tylko trzeba to zrobić na grubo, nie? Kolejki. Znalazła dwóch największych nerdów, jakich sobie można wyobrazić. Zagadała do nich, powiedziała, że ona też czeka na Diablo i w ogóle, i czy by jej nie wpuścili, bo już nie może doczekać. I goście byli w takim szoku, że nie wiedzieli, co powiedzieć, się wpuścili. Paulinka wjechała do kolejki, jako tam trzecia, wzięła podpis, jeszcze sobie z twórcami gry pogadała. Przeszła do mnie z kopią gry, przyszedłem grać w grę w domu, nie? Także Paulinka załatwiła mi wtedy Diablo, a ja Paulinkę za to załatwiłem później pierścionek. I tym sposobem Paulinka została moją żoną później, widzicie. Ale najpierw pierścionek zręczynowy dla Paulinki zrobiłem w Diablo. No kurde. Bo kiedyś był Real Money Auction House w tej grze, czyli sprzedawało się itemy za prawdziwe pieniądze. I słuchajcie, farmiłem po 16 godzin na dobę i zrobiłem jakieś 1000 euro na tym, nie? Pierwszy miesiąc Real Money Auction House'a. I za to, za połowę tego kupiłem pierścionek zręczynowy dla Paulinki. Tak było. Biegnie twardo, gościu. Powalił mnie. Ale dostałem headshota. Nie wiem, z boku gdzieś. Boże, jak to dobrze, że postać zmieniłem. Kurde, boję się. Zobaczę, go zabiję. Ale dał mu. Uciekaj, uciekaj. Kolejny go tam podpala po plecach. Masz jeszcze gościa obok siebie. No! Dobrze. Tak jest, z zombiakiem jeszcze po plecach. Ale gość z pochodu, jak podszedł i go podjarał, to jak nie wiem, że się macę, żeby uciec. Ładny. Ty. To tamty się jara dalej. No, chyba te. Zasoby tam są, chodź, podejdziemy. Sobie nie leci. No, tylko... no, spoko, spoko. No właśnie. Że bezpiecznie, w sensie... Niebezpiecznie. Leczek cię zabił? Co? To lek mnie zabił? Ej, faktycznie tam pisał friend w sumie. To ty mi trafiłeś w głowę. Nie, no jak to może? Nie zabiłem cię w głowę. Co? To jest niemożliwe. Bo tam było coś z friend faktycznie. Nie. Nie, to jest niemożliwe. To ty mnie trafiłeś w głowę? No nie, na pewno. Naprawdę, po raz... Nie wierzę nie, ci, ty. Nie, to jest pis na wodę, nie? Dziś ja tam nic nie widziałem takiego. Jak chciałem ci w głowę, jak my byliśmy ten? To ty mnie powaliłeś. No to chyba musiałem trafić jakieś drzewo i rykoszet ci odbił, nie? Nie wiem. Psy. Ja nie wierzę, chodź. Leszek. Co ty gadasz za głupoty, nie? A nie, chcemy spalić tego? Chodź tędy, chodź tędy. Nie, nie, nie. Idziesz za mną?
Było, nie, że Leszek? Bo jeżeli jest zrobiłem dokładnie. Dobra. Widziałem tylko friend, to mi zwróciło uwagę. No to na pewno nie ja. Miał 50 plus rangę? To ty? Nie wiem. O nie. Zaczynam i go zabijam, na raz. Chodź za mną. Czekaj, ja mam jeszcze te. To złożę tę pułapkę, wiesz? Dobra, rzuciłem, czekaj. Ja już rzuciłem. Ale ty nam rzucić mu? Czekaj, nie. Gdzie ty? On na górze! Plecy. Chodź, kółeczkę trzeba zrobić, on w to wlazł. Tak. A jak on to wlezie? Czy że wlezie nie w to? Wiem. Nie wiem co teraz. Chodź, idzie, żeby idzie. Teraz. Teraz. Uciekaj, kurde. Uciekaj! O kurde! Rzuciłem cię na... Wywaliłem nie, się. Nie żyję, dobre. Ja nie żyję. Ja nie żyję. On też. Stary, ja się odwróciłem i rzuciłem sobie dynamit pod nogi przez ciebie. A to mój nie zabił. Kurde, nie klikaj go jeszcze. Albo czekaj, no teraz już możesz kliknąć chyba, nie? No. To dajesz. Kliknę. Dobiega? Przyładowałeś! Lewa, prawa. Jeszcze jeden podchodzi. Musisz zabić jednego. Plecy, uważaj już. Kurde. Z noża mi porobił ty. Ja pielniczy. No ale bym trafił. No, kurde, ale walka to była. Dobra walka była. No, wleciał na mnie, kurde, blade, wiedział, że byłem bity. Halo, Izak, jesteś? No. To jestem, było ciężko. Drugi na plecach, było. Nie? No, jeszcze drugi jeszcze wchodził, no, tak, wygrali, to było najgorsze, że ciężko było już. A ja miałem tą snajperkę z zoomem najgorszą, kurde, blade. W takiej sytuacji to było ciężko, nie? Dobra gierka. Trzeba było w niego wjechać z tym prefire, z tym, kurde, z tym fanigiem, z tym rewolwerem, to było może spoko. A ja, w tym krzaku... To tam jedni właśnie ogarnęliśmy jednych, to oni zrobili 7 fragów, wygrali gierkę, no nie? Co to? Może razy 6, a w kolejnej gierce zrobili 5 fragów. Kurde, już to nieźle. Już. A, bo to się dodaje, jak masz 7 kili i wybierasz grę, no to nieźle. Fajnie się latam, nie? Fajnie. Dobra, to dawajcie, idziemy. Not too long ago, they got that snipe. Oh no, they find Goofy. Nice, finishes him. The storm is chunking for a lot here. You definitely don't want to be staying in here too long. Okay. O kurde, co zrobił? Jak dał? Wow. Ale jak ją mu hita w ogóle walnął, ty. To jest zabudowanie. Długości biegnie na E. Na E? Możemy ich... Poza strefą? Oni się nie leczą, kurde, w ogóle. Strzeliłeś, to są goście przed nami, stary. Serio? Tak, no nie widzisz gdzie? Zabudowania? Ale widziałeś... Edytują, a, tak. Dobra. Sorry, kurde. Mój błąd. Nie wiem. Sorry. Ale ja nie szukam żadnej wymówki, no. To uważam, że zjebałem. No tak, no zjebałem, bo nie poszedłem za nim, no. Jezus Maria. Nie jestem zwolennikiem takich podjazdów. Uważam, że to nie jest mądre. Ale faktycznie, no. Ale lepiej podjechać sobie razem i zrobić coś głupiego razem, niż oddzielnie cokolwiek. Czemu teraz XD na czacie jest? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, no pewnie... No, bo u ciebie też? O tym, co było? No to, że zjebałem, no. Pewnie o to chodzi. Nie, ale ci ludzie z czatu, którzy piszą, Piotrek, spokojniej musicie grać. Albo grajcie tak jak normalnie, na matchmakingach. Kurde, gramy na topowe gracze właściwie tylko w Europie i na świecie, nie? My jesteśmy amatorami i rywalizujemy z profesjonalnymi zawodnikami, no kurczę, no. Tak jak, kurde, jakbyśmy poszli zagrać mecz z reprezentacją Polski w piłkę nożną i byście mówili, ty, ale musisz kiwać jak na podwórku. Izak, widziałem jak siatkę założyłeś ostatnio na podwórku, ty, to weź tak zrób lewemu. Ja pielniczę, gramy z gośćmi, którzy mają przegranych to pewnie z 5 razy więcej godzin niż my. Chodzą, bo to jest... Nie, no tutaj coś tego nie ogarnę, no ludzie są tacy na nich. No ale to jest przykre, kurde, że ludzie to przychodzą, tylko nie wiem, po to, żeby się pośmiać czy coś tam. Jezu, no oczywiście, że jesteśmy słabsi, ale będziemy walczyć, nie? Co to się stało w ogóle? A, oni polecieli. Ale w większości to są dzieci, no. No. Taka prawda, no. Co tam olej, takie coś. And reflection are within Pleasant. Oh, nice. And these guys are here are fighting just outside of Pleasant. Yeah. Gets the finish. Nice.
Okay, so that builds back right up. Oh! He's gotta be careful that he doesn't go drop down and get out of the high ground and then oh, yeah, he's HP. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Aby gość miałby dwa fragi, nie? Zdaję się trochę. Kurde. Powiedziałem, żebyś sobie poczekał. Nie, no Leszek, powiedziałem, chwilę nie poczekaj. Ale nie stałem pod ścianą, no nie zauważyłem, że on tam jest. Ja pierdzielę. A ja wszedłem do domku, myślałem, że będzie wyjścia, to nie było wyjścia, ty. Widzisz, za mało znam tą miejscówkę jeszcze. Najgorsze, że oni już mieli kewę, zobacz. To jest najgorsze, co się może wydarzyć. No ja pierdzielę, no. Nie, widzisz, to jest najgorsze, jak my podjeżdżamy gościa, który zdąży sobie zlutować i ma kewę, a my nie mamy nic. Nic nie mamy kewów żadnych. Czy mamy prawo jazdy? Stary, mam 30 lat, nie? Nie, posiadanie prawa jazdy w takim wieku to jest pewne upośledzenie, uważam.